Dzień dobry, w poniedziałek 26 lutego. W aktualnościach witam Państwa Krzysztof Janczurewicz. Do wiosny zarówno tej astronomicznej i kalendarzowej pozostało jeszcze ponad 20 dni, a przyroda już budzi się z zimowego letargu. Pierwszymi takimi oznakami nadchodzącej wiosny są żurawie, których klangor gdzieniegdzie słychać. Bardziej widoczne są rośliny, które nie bacząc na nocne przymrozki całkiem śmiało przywołują wiosnę. Pierwsze wiosenne kwiaty szczególnie cieszą oko. To znak, że roślinność budzi się do życia. Wśród kwiatów, jakie najszybciej wyrastają po zimie, są na pewno przebiśniegi. Sama nazwa wskazuje, że przebijają śnieg. Wcześniej można zobaczyć także krokusy, narcyzy czy pierwiosnki. A w lasach już pojawiają się zawilce czy też przylaszczki. Może się też komuś udać zobaczyć kwitnącego wawrzynka, wilcze łyko. Najczęściej szukając oznak nadchodzącej wiosny patrzymy pod nogi, wypatrując pierwszych źdźbeł trawy i wiosennych kwiatów. Cieszmy więc oko krokusami w naszym parku czy przebiśniekami na działkach i w ogrodach. Wśród roślin zauważymy też kwitnącą leszczynę i bazię, które zazwyczaj pojawiają się dopiero w marcu. Jednak wiosnę zwiastują nie tylko rośliny, ale też owady i zwierzęta. Dlatego warto podnieść wzrok, a także nadstawić uszu, bo już można usłyszeć wiosenny śpiew, a w kalendarzu wiosna dopiero 21 marca. Po raz kolejny jury ogólnopolskiego rankingu powiatów i gmin organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze i najbardziej rozwojowe powiaty. Powiat szczecinecki zajął 14 miejsce w kategorii powiaty od 60 do 120 tysięcy mieszkańców. W tej kategorii sklasyfikowano ponad 100 samorządów. Jury ogólnopolskiego rankingu gmin powiatów po raz kolejny, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich po raz kolejny, ogłosiło listę najlepszych, najbardziej rozwojowych samorządów. No jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny znaleźliśmy się wśród tego gremium. Tutaj trzeba podkreślić, że praktycznie każdego roku powiat szczecinecki zajmuje wysoką lokatę. W tym roku jest to pozycja 14. No, ktoś mógłby powiedzieć, że dopiero 14, ale tutaj zawsze z całą stanowczością podkreślamy, że to jest bardzo dobry wynik, ponieważ my rywalizujemy w kategorii od 60 do 100 tysięcy mieszkańców i to jest naprawdę duża konkurencja. Stajemy w szranki z takimi powiatami, jakby chociażby powiat toruński, piotrowski, słupski czy zielonogórski. I tutaj jury konkursu bierze pod uwagę takie zagadnienia jak ilość pozyskanych środków zewnętrznych, wewnętrznych, rodzaj realizowanych inwestycji, działania na rzecz edukacji, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, czy też sposób obsługi naszych interesantów. Już 13 marca odbędzie się oficjalna gala podczas Ogólnopolskiego Zgromadzenia Związków Powiatów Polskich w Karpaczu i tam pan starosta będzie miał zaszczyt odebrania symbolicznej statuetki dla naszego powiatu. Powiedzmy, że będzie to kolejna statuetka. Tak, kolejna, tak naprawdę już chyba z 15 albo z 16 z rzędu. Jeżeli ktoś kiedyś będzie miał okazję odwiedzić sekretariat czy też biuro pana starosty, no to będzie mógł zobaczyć, ile tych statuetek przyznane naszemu powiatowi już tam stoi. W sobotę w Szczecinku gościli parlamentarzyści z klubu Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Golińska, Jarosław Brudziński i Marcin Chorała. Parlamentarzyści spotkali się z mieszkańcami regionu w Kamienicy przy ulicy 1 Maja. Parlamentarzyści w swoich wystąpieniach odnieśli się do bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej kraju. To spotkanie, myślę, że można powiedzieć, że zbiera się właśnie pod dwoma takimi hasłami. Myślę, że jedno to jest łączy nas Polska, a drugie to można powiedzieć tak dla rozwoju. Tak dla rozwoju, bo tylko rozwój, nie tylko lokalnych społeczności, ale ten duży rozwój determinuje naszą pozycję w Unii Europejskiej, naszą pozycję na świecie, daje nam szansę na to, aby każdy z nas mógł czerpać z rozwoju, aby każda rodzina mogła czuć się bardziej bezpieczna. I stąd też temat dzisiejszego spotkania, tak dla rozwoju, tak dla CPK. Potrzebne jest kilka tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych, standard kolei dużych prędkości, który możemy przy tej okazji wprowadzić. To będzie miało swój efekt pozytywny gospodarczy, również dlatego, że te umownie w cudzysłowie stare linie kolejowe zwolni dla przewozów towarowych. To jest kolejny z problemów, jaki obecnie mamy, że ponad 80, prawie 90% przewozów towarowych w Polsce obecnie to są przewozy tirami drogowe. To jest bardzo niekorzystna struktura,
bo po prostu przewóz na kołach jest droższy. To wynika z czysto fizycznych uwarunkowań. Żeby przewieźć z punktu A do punktu B kilogram ładunku na kołach samochodem, trzeba wydać więcej jednostek energii niż na szynach, ze względu na większe opory i tak dalej. No skoro trzeba wydać więcej jednostek energii, to co to by za energia nie była? Benzyna, ropa, kiedyś prąd, może cokolwiek, no to kosztuje, to trzeba więcej wydać i więcej zapłacić. I jeżeli mówimy o tym atakowaniu poziomu 100% i więcej średniej europejskiej, czyli o gospodarce, która będzie oferowała produkty wysokomarżowe, wysoce przetworzone, no to jednym z elementów kosztu tego produktu są koszty transportu, który trzeba było wykonać, żeby ów produkt powstał. Dowieźć surowce, dowieźć podzespoły, przetworzyć, dowieźć na rynek do odbiorcy końcowego produktu. A więc jeżeli będziemy mieli strukturę transportu taką, że on będzie droższy, bo będzie kołowy, a jak do tego jeszcze dochodzą te wszystkie właśnie klimatyczne sprawy, opłaty i tak dalej, no to jeszcze bardziej te koszty rosną, no to nasze produkty będą mniej konkurencyjne, będą droższe, będą miały wyższe koszty niż te wyprodukowane przez gospodarki, w których transport szynowy ma większy udział. Obecnie w Polsce średnia prędkość pociągu towarowego to jest 20 kilka kilometrów na godzinę. To powoduje, że dla wielu towarów jest to transport w ogóle wykluczony po prostu, bo one muszą szybciej docierać do klienta czy do fabryki. Tu mała anegdotka. Kiedyś sobie oglądałem taki jeden z teleturniejów, to już nie wiem, czy chyba bank, czy jeden z 10, no któryś z tych teleturniejów. I tam jest taki moment, kiedy prowadzący, jest taka trochę przerwa i prowadzący rozmawia z tymi uczestnikami tam, jakie mają hobby i co tam. I się pyta tego uczestnika i mówi, co pan lubi? On mówi, ja lubię czytać książki. Dużo książek czytam, bardzo lubię czytać książki. Nie? A kim pan jest z zawodu? Maszynistą pociągu towarowego. Mówi, no to chyba nie w pracy. Mówi, tak w pracy, bo mimo to się stoi, całymi godzinami się czeka, to ja sobie wtedy te książki czytam, nie prawda? Czterej doświadczeni szczecineccy policjanci, aspirant sztabowy Ireneusz Woźniak, Marek Ambruszewicz, Krzysztof Przyborowski i Dariusz Podgórski pożegnali się z mundurem, odchodząc na emeryturę. Komendant powiatowy policji, inspektor Andrzej Dziemianko, podczas pożegnania życzył im realizacji dalszych zamierzeń już związanych z cywilem oraz dobrego zdrowia. Kolejna giełda staroci odbyła się w minioną niedzielę na targowisku miejskim. Pogoda sprawiła, że zainteresowanie targiem wśród sprzedających i kupujących było duże. Była możliwość znalezienia ciekawych przedmiotów. Giełda staroci, czyli Pchli Targ, niekoniecznie sprowadza się do sprzedaży i kupowania tylko starych przedmiotów. One przeważają, ale są również takie, które dla jednych okazały się nietrafionym zakupem lub prezentem, a dla drugich mogą być poszukiwaną rzeczą. A na szczecineckim targowisku można było kupić kolekcjonerskie rarytasy, pamiątki, mnóstwo proporczyków, płyty winylowe, ubrania i sprzęt elektroniczny. W przeciwieństwie do zakupów w sklepach, tu można wybrzyzać i przebierać. Nawet jeśli się nic nie kupi, warto odwiedzić giełdę staroci, bo jest o czym porozmawiać, a i można powspominać, oglądając niekiedy przedmioty wyciągnięte gdzieś z lamusa. Następny Pchli Targ 24 marca. We'll be right back.
Podczas gali zawodowej Hardcore Fighters 3 w jednej z walk wystąpił zawodnik KSW Szczecinek Kamil Mataczyński. Kamil zmierzył się z miejscowym zawodnikiem Maciejem Ulańskim z KSW Wadcha Strzelce Krajeńskiej i zwyciężył przez knockout w drugiej rundzie. Przeciwnik Kamila ostatnie swoje 3 walki wygrywał przez knockout i do tego walczył u siebie, dlatego plan był, aby walkę zakończyć przed czasem, co się udało. Nieustępliwość, mocne wymiany pięściarskie, a na koniec kolana doprowadziły do deklasacji i knockoutu. Mam nadzieję, że już niedługo taką formę zademonstruje na mistrzowskich imprezach, powiedział prezes KSW Szczecinek Zbigniew Sołtys. I to była już ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamie i materiale promocyjnym Pomorza Zachodniego zobaczymy fragmenty spotkania parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami Szczecinka. Kolejną pozycją programu będą archiwizje, a nasz program zakończy magazyn telewizji lokalnych. W środę spotka się z Państwem Jolanta Zielińska. Do zobaczenia.